żeby zrozumieć rzeczywistość w wymiarze ostatecznym. To jest rozumienie klasyczne. Podaję te różne znaczenia filozofii, żebyście Państwo mieli świadomość, że jest to słowo nie polskie, bo słowo greckie złożone, ale które posiada wiele różnych odcieni znaczeniowych, z których rzadko kto zdaje sobie sprawę, jak się nie zajmuje filozofią, tylko ma takie jakieś jedno skojarzenie, w zależności od tego, jaka książka mu wpadła w rękę, albo z jakim filozofem się spotkał. I tak mu zostaje na całe życie tego typu skojarzenie. Więc to sprawa jest bardziej taka subtelna. Ja reprezentuję to ostatnie ujęcie, czyli filozofię klasyczną. I teraz możemy przejść do naszego Norwida. Norwida, który był człowiekiem bardzo interesującym. Przypomnijmy, że urodził się w 1821 roku, a zmarł w 1883 roku, a więc żył nie tak długo, 62 lata, no ale dłużej niż Mickiewicz, który żył tylko 57 lat. Otóż, mówiąc o Norwidzie, musimy, oczywiście podamy datę, gdzie się urodził, kiedy umarł, ale żeby zrozumieć dzieło tego człowieka i jego postawę, musimy przenieść się do dworu, w którym się urodził, do dworku. Ten dworek jeszcze istnieje, to jest tu, jak się jedzie na Wyszków z Warszawy. To jest Laskowo-Głuchy. Tylko, że to jest własność prywatna. Już nie będę mówił kogo, bo to nie ma sensu. Nie ma sensu, żeby mówić. Otóż, proszę Państwa, kiedy mówimy, że ktoś urodził się w dworku, to musimy wyobrazić sobie od razu cały świat. Bo dworek to nie jest mieszkanie w bloku. Dworek to jest mikrokosmos. To jest mikrokosmos. W dworku mamy skupioną kulturę tego rodu, który mieszka w nim, a który jako ród włączony był w naród, a jako ród naród włączony był w jego kulturę i w jego państwowość. W związku z tym, czy to będzie taki mały dworek, taki, że to już właściwie, jak pojedziemy do Zaścianka, na przykład Bohatyrowicze, znacie Państwo, prawda? No to już, no właściwie to już chaty chłopskie, ale jeszcze dworki. I to jest tak jak ziarno. To jest, że to ziarno w momencie, kiedy są sprzyjające warunki, ono rozkwita. Ono wzrasta. To miał w sobie taką siłę niezwykłą, ten świat dworku. No to jest fenomen. My tego sobie z tego nie zdajemy sprawy, bo pomijając fakt, że te dworki zostały po prostu albo zniszczone, albo oddane na pastwę losu, ale wyczyszczono wnętrza. W związku z tym nawet jak jest skorupa gdzieś, to nawet zrobiono to z dworkiem Chopina w Żelazowej Woli. Wyczyszczono wnętrze, wyrzucono meble. No po prostu my żyjemy w czasach tak barbarzyńskich, że po prostu jak człowiek to zaczyna rozumieć, to już nie wie, gdzie uciekać. Otóż musimy sobie uświadomić, że taki dworek to jest rodzina aktualna, czyli będzie rodzeństwo, rodzice, dziadkowie, wujek albo ciocia, zawsze osoby samotne jeszcze były, które nie, albo wdowiec, czy wdowa, czy niezapanna, stara. To wszystko się do tego dworu urgnęło i tam miało swoje miejsce, swój pokoik. To była duża rodzina. A więc jest ta rodzina, potem ród z pokolenia na pokolenie, naród, ojczyzna, bo to była ojcowizna, więc była swoja ziemia. No i państwo, w razie czego trzeba było bronić, wszystko rzucać i iść do powstania, tak jak powstańcy styczniowi. To jest ten świat, czyli wyobrażamy sobie, jak pan Tadeusz właśnie po 10 latach wraca do domu,
I też same widzi sprzęty, też same obicia, z którymi się zabawiać lubił od powicia. I też same portrety na ścianach wisiały. Lecz mniej wielkie, mniej piękne, niż się dawniej zdały. Tu Kościuszko w czamarce krakowskiej z oczyma podniesionymi w górę miecz oburącz trzyma. Takim był, gdy przysięgał na stopniach ołtarzów, że tym mieczem wypędzi z Polski trzech mocarzów albo sam na nim padnie. Prawda? I jest, mamy ten opis wnętrza dworku, tego świata, który wprowadza nas w historię narodu i państwa. I jak człowiek przychodzi na świat w takim miejscu, otwiera oczy ten mały dzieciak i nie widzi laptopa, nie widzi telewizora, tylko widzi Kościuszkę, potem Rejtan żałośny, po wolności stracie, dalej Jasieński, obok, prawda? Młodzian piękny i posępny. Więc to ten świat staje się częścią jego natury. To jest to środowisko. Środowisko to jest wtedy dom rodzinny. To jest wtedy dom rodzinny. To nie musi być duże, to może być małe. Ale musi być tam wszystko na swoim miejscu. A więc musi być sień obszerna, a nie wąski korytarz, gdzie wita się gości. Musi być salon, gdzie się rozmawia, gdzie się śpiewa, gdzie się słucha muzyki, gdzie się tańczy. No i gdzie takie domy dzisiaj są? W jakim kierunku poszła nowobogatczyzna? Kulturowo ślepy zaułek, nic. No po prostu ma telewizor no, za 100 tysięcy złotych. No. I to wszystko. A kształty? Nie daj się Boże. A więc proszę Państwa, nie daj Boże. A więc proszę Państwa, tylko tak w skrócie muszę Państwu uświadomić, że ta cała kultura polska to była kultura z dworku. To była kultura dworkowa. Kochanowski był z dworku. Prawda? Mickiewicz, Słowacki. Ten dworek Słowackiego jeszcze jest. W Krzemieńcu, tuż obok Liceum Krzemienieckie. Norwid, Laskowo-Głuchy. No, Krasiński był z pałacu. Czy wielu, wielu innych. I to się udzielało. To się udzielało tym, którzy należeli do innych warstw społecznych. Przyciągało ich, oni też chcieli takimi być. Jednym z takich właśnie postaci był Cyprian Kamil Norwid, którego ojciec przybył na Mazowsze z Litwy. To była taka droga tam i z powrotem, bo przypomnijmy, że po Unii Lubelskiej, czyli mamy drugą połowę XVI wieku, nastąpił eksodus tej biednej szlachty mazowieckiej na wschód, ponieważ w ramach Unii można było swobodnie się przemieszczać, a Litwa nie była zaludniona, więc tam osiadała szlachta polska i od wieków żyła. I właściwie dopiero wywózki, te, które zaczęły się 10 lutego i moja rodzina również padła ofiarą tych wywózek z tamtych stron, z Nowogródczyzny, one jakby doprowadziły do końca tamtego świata. Czyli mamy od drugiej połowy XVI wieku, XVII, XVIII, XIX, XX, 400 lat zakorzeniania się w tamte strony, tworzenia kultury i tworzenia społeczności. Bo cała rzecz polegała na tym, że jak pisze Mickiewicz, jeśli chodzi o rozmowy, to panowie rozmawiali o dziejach państwa, natomiast a między szlachtą dzieje domowe powiatu. Dawano przez to poznać szlachcicowi, bratu, że wszyscy o nim wiedzą, lekce go nie ważą. O to chodziło, czyli to były społeczności, które o sobie wiedziały. A ten to tamto, a tamto to tamto.
I te społeczności po 400 latach nagle jakby bomba atomowa uderzyła. Przychodzi Sowiet, ładuje, mieli listy przygotowane, ładuje na wagony bydlęce i rozwozi po Sowietach. I już potem nikt nie wracał. Ten, co przeżył, jeden się odnalazł w Afryce Południowej, inny w Chicago, trzeci w Londynie, czwarty w Warszawie, piąty w Szczecinie, siódmy w Jeleniej Górze, to wszystko poszło. I koniec. I już, i świat zginął. Nie ma tego świata. Nie ma tego świata. I to była ta metoda azjatycka, żeby ludzi wywieźć i rozsypać. A potem gdzieś się zjadą, tak jak do Warszawy się pozjeżdżali. No, ale to już nie warszawiacy. Nawet specjalnie były zakazy, tak jak właścicielom nie wolno było wracać do miejsc, do swoich majątków, tak samo warszawiakom nie wolno było wracać do Warszawy. Bo chodziło o to, żeby tego nowego człowieka zrobić. A ludzie, znając się, no, będą stawiać opór. Bo wiedzą, kim są, mają siłę, bo są razem, a jak pojedynczo. A potem jeszcze wieczorem telewizor włączy, w głowach mu namieszają, już macha ręką. Dlatego trzeba wracać do przeszłości, żeby właśnie ten świat odzyskiwać, pewny świat kultury, tradycji i historii. Otóż nasz Norwid, Cyprian Kamil, nie studiował, właściwie to były jak studia, bo pamiętajmy, że gimnazja, nie tylko przedwojenne, ale te jeszcze stare gimnazje XIX-wieczne, to były lepiej od studiów. Studia dzisiaj, a gimnazjum to jest niebo a ziemia. To jest, studia dzisiaj to jest, poza tym aspektem czysto zawodowym, to jest poziom mniej więcej szkoły powszechnej. Otóż chodził do Wojewódzkiego Gimnazjum Warszawskiego, ale potem przerwał tę naukę, bo interesowała go sztuka, dokładnie mówiąc malarstwo. Wiadomo, że to był czas i rozbiorów, i różnych wybuchów, niepokojów. W każdym razie młody Cyprian wyjechał najpierw do Niemiec, a potem do Florencji i Rzymu. Gdy był w Niemczech w 1846 roku, a dokładnie mówiąc, no, w Berlinie, tamtejsze służby chciały, żeby z nimi współpracował, żeby był donosicielem. Oczywiście Norwid się nie zgodził, więc wtedy, i to było to porozumienie na osi Berlin-Moskwa, wtedy, no tu w tym wypadku Petersburg, wtedy zadenuncjowano jego pobyt, no bo on był w sumie obywatelem rosyjskim, bo Polski nie było jako państwa. Wtedy Prusacy zadenuncjowali go ambasadzie rosyjskiej i trafił do więzienia. No i wtedy bardzo ucierpiał na zdrowiu, bo to będzie za nim szło przez całe życie, między innymi osłabienie słuchu. Potem był w Belgii, we Włoszech, trafił w końcu do Paryża, który stał się jego miejscem już takim docelowym, chociaż próbował swoich sił w Ameryce w 1852 roku, był w Ameryce Północnej przez niecałe 2 lata, ale nie wytrzymał tam. Wrócił do Europy przez Anglię, do Paryża. Był człowiekiem koniec końców samotnym, miał jego taka miłość niespełniona do Marii Kalergis, która wyszła za Moskala. I jak to artysta, no, nie mógł dla siebie znaleźć miejsca. Także pod koniec życia już i z chorób, i z tej biedy znalazł schronienie w zakładzie świętego Kazimierza, gdzie mieszkał od 1877 roku, aż do śmierci. Także chłopisko swoje przeżyło. Ale